Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Marcin Styczeń i będę miał przyjemność i zaszczyt poprowadzić dzisiejsze spotkanie, którego bohaterem jest ksiądz profesor Krzysztof Pawlina. Witam także bardzo serdecznie jezuitę, także profesora księdza Marka Sokołowskiego. Poetę Ernesta Bryla. Szanowni Państwo, niech przemówi na początek poezja. Wiosną łące podkradają krokusy. Jesienią zbierają niepotrzebne liście drzewom. Na pamiątkę, z miłości, może dla miłości. Ja też przywłaszczam czas. Rozpędzonemu zegarowi wykradam minuty. Wystawiam najświętszy sakrament. Zielone pastwisko dla duszy. Tak klęczę bez słów. Miłość się zatrzymała dla miłości. Miłość ukryta w polnych kwiatach, w kolorowych liściach, pomiędzy najświętszym sakramentem i duszą. Lubię taki stan miłości. Wilanów, kwiecień 2017 roku. Księże profesorze, rozpoczęliśmy od wiersza, z którego pochodzą słowa zegarowi wykradam minuty. Więc chciałbym od tego zacząć. Jest ksiądz profesor bardzo zajętym człowiekiem, a właściwie mówiąc językiem księdza poezji, jest ksiądz wolnym człowiekiem spętanym robotą. Obecnie ksiądz pełni funkcję rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Czy aby pisać wiersze, musi ksiądz wykradać zegarowi minuty? To prawda, że mój życiowy zegar jest ciągle w pośpiechu i właściwie jest, on się po prostu spieszy. Ale są takie chwile, które da się wyjąć z takiego biegu normalnego i wtedy zegar przestaje cykać, a zaczyna cykać serce. I to tykanie serca właśnie jest tym wejściem na inną przestrzeń, w inną głębię niż normalne życie. I stąd tak sobie myślę, że są to wykradane minuty, które nie jest tykaniem zegara, ale jest tykaniem serca. Czy poetą się jest, czy poetą się bywa? Szanowni Państwo, ja nie ukrywam, że jestem tu skrępowany ze względu na to, że ja siedzę przy poecie. Dlaczego? Dlatego, bo pan Ernest Bryl jest poetą. Ja chyba nie, ja nie wiem, ja coś piszę, żeby była jasność. Dlatego też nie pretenduję do tego, by tak się nazywać. Natomiast próbuję pisać coś, co jest jakimś przesłaniem. Jako ksiądz myślę, że mam kilka form do wypowiadania tego, co noszę w sercu, a mianowicie są to kazania, jako teolog są to artykuły popularne, naukowe i coś mi spada z serca i to jest może to, co my nazywacie poezją albo prozą, nie wiem. No coś, co jest moje, co jest moim życiem. To zresztą akurat mnie zaczepił Krzysztof o coś, co dla mnie jest ważne. No bo widzę, że on też uważa, że się poeta, no po prostu, że się wiersze pisze, bo się musi. A dlaczego się musi? Bo chyba gdzieś w środku nas drąży jakaś dziwna choroba, która objawia się tym krótkim szałem, że chcemy nagle coś powiedzieć wielkiego, chociaż
jesteśmy na tyle inteligentni w normalnej sytuacji, żeby wiedzieć, że było trochę lepszych od nas i nie ma jak ich przeskoczyć. Co więcej, nawet kiedy to jest poezja metafizyczna, bo to jest dla mnie ważne, no to chcemy nagle zapytać o coś Boga, później bardzo o co wiemy, o co chodzi, musimy. I ja myślę, że to pytanie, co nam przeszkadza. Ja osobiście, no, należę może do takich, którzy lubią, żeby im wszystko przeszkadzało w pisaniu wiersza. Mam kolegów zupełnie innych i też ich szanuję. I to byli wielcy poeci, na przykład, którzy cały czas myśleli, że są poetami. Nawet mieli do mnie pretensje, że tego nie widzę. To miałem takie spory z Julianem Przybosiem, wybitnym poetą, ale który po prostu cały czas jakby zapisywał siebie, nawet miał notesik, zapisywał wydarzenia, żeby coś tworzyć. Ja to najchętniej bym nie chciał pisać poezji. Ja myślę, że tutaj mamy ten przypadek. Jemu to mocno przeszkadza wszystko po to, żeby właśnie na złość napisał mu się zupełnie, zupełnie niezły wiersz głęboki. Księże, profesorze, teraz pytam ojca Marka Sokołowskiego. Czy księdzu jest łatwo być poetą? A czy ja występuję jako poeta tutaj? Też, nie, także. Tak, dziękuję bardzo, przepraszam bardzo. Ja popełniłem tylko 6 tomów, jeden wielki, który mi wydały siostry Loretanki, nasze najdroższe. Ja tutaj, słysząc to, co mówił przede mną mój szanowny przedmówca, właśnie to ta walka w naszym życiu z tym szyderczym sprzecznikiem, to mi się podoba. Ja zaprzestałem na pewien czas pisać wierszy z powodów znanych mnie i Panu Bogu, ale one powstają, tylko że nie oglądają światła dziennego, jak na razie, ponieważ jest czas pisania i czas zbierania. Ja myślę, że my po prostu piszemy wiersze. Czy jesteśmy poetami? To jest wielkie słowo, poeta. Czy to, co robi nasz przyjaciel, bo ksiądz profesor Pawlina jest przyjacielem, możemy wszyscy o tym powiedzieć, to jest pisanie wierszy. Ja nie wiem, czy to musimy od razu nazywać poezją. Poezja śpiewana, mówiona, nie wiem, chodzona. To są piękne wiersze, które są wyrazem walki z tym szyderczym sprzecznikiem, który nas ciągle gdzieś tam po drodze zahacza. To może być zła pogoda, to może być współbrat zakonny na przykład, to może być przełożony, to może być ktoś, kogo spotkałem na ulicy, który zachował się wobec mnie bardzo nieładnie. To też jest sprzecznik i stąd powstają w nas różne myśli, żeby je ułożyć, ułożyć w zdania i taka wielka troska o to, żeby zdania budowane były ze słów prostych. I to jest chyba najpiękniejsze w wierszach, które piszą księża. Czy księża są awangardą poetów? Są po prostu, to są chrześcijanie, którzy piszą wiersze. Więc jeżeli ja uważam siebie za wyznawcę Chrystusa i należę do Jego towarzystwa, ja chciałem zaznaczyć, że ja ukończyłem wszystkie jezuickie studia. Od początku do końca. Więc tak. Więc po prostu piszę wiersze, bo czasami serce mi to dyktuje i to, co czytamy i odbieramy z wierszy księdza Krzysztofa, to jest właśnie to, że to serce ciągle puka. Ja noszę zegarek digital, żeby nie słuchać tego stukania, dlatego serce puka, puka. To niech te wiersze przemówią. Księże Krzysztofie, może poprosimy o przeczytanie. Tutaj mam przygotowany, a ksiądz ma tutaj wydrukowany na dużym formacie. Posłuchajmy. Jest taki wiersz, który coś mówi o mnie, kim ja jestem i jak naprawdę moje takie zwykłe życie przebiega.
On jest bez tytułu, ale myślę, że Państwo się zorientują. Nie jestem proboszczem ani wikarem. Jestem po prostu księdzem. Nie siedzę w kancelarii parafialnej, nie zbieram intencji mszalnych. One się dzieją. Za zmarłą przyjaciółkę proszę. Don Longo złamał nogę. Aldo od 3 dni w łóżku. Jakub ma grypę. Paulina egzamin. A o co prosicie? O modlitwę. Wstaję od biurka. Klękam przed obrazem Matki Bożej. Myślą biegnę. Najpierw do chorych. Później spieszę do nieba. Tak kilka razy wieczorem. Swoją kancelarię zamykam nieszporami. Ludzkie biedy idą spać. Duch modlitwy unosi się gdzieś w powietrzu. Może jest w drodze do nieba? Nie wiem. Z rana Bogu przypominam, aby się zdarzyło niebo na ziemi. Ernest Bryl we wstępie do tomiku Zegarowi wykradam minuty napisał, że poezja księdza Krzysztofa żyje i że na szczęście nie dał się ksiądz złapać sprzecznemu. I chciałbym, żebyś rozwinął tę myśl. Wiecie, ten sprzeczny mi wyszedł w pisaniu właśnie nie tyle wstępu, co napisałem taki list do Krzysztofa, jak pokazał mi wiersze do swojego tomiku, bo kiedyś napisałem do innego wstęp. Mnie interesuje w Krzysztofie jedna rzecz. Z księdzem, ogromna ilość księży pisze wiersze. To jest jakby dla nich, co bardzo dziwne, dla nich jest jakby ratunek. Szukanie słów, które bronią ich przed czymś. Może właśnie bronią przed tym, żeby sprzeczny, banalny, no to diabeł trochę taki banalny, który, że tak powiem, wszystko nam rozwala i wszystko nawet dobrze poczute zamienia, przeżyte zamienia w jakieś nijakie. I to jest szczególnie trudno u księży, bo oni jakby z obowiązku zawodowego są ludźmi modlitwy, przeżycia, a z modlitwą, wiecie, sami, a ja dobrze przynajmniej ja wiem, że to różnie bywa. Czasami idzie, a czasami jakby kuśtyka, albo w ogóle nie idzie, albo idzie w odwrotną stronę. Dla mnie to jest problem, ale to jest mój problem. Mogę się odwołać do Pana Boga, mogę jęczeć tam, mówić, pytać coś i tak dalej, ale to jest mój. Ale on jest w innej sytuacji, bo nagle my wszyscy od księdza wymagamy czegoś niezwykłego. Ma być niezwykły, a tu kurczę, no coś nie bardzo wychodzi. Tu robi się dziura, tu robi się ciemna noc. I myślę, że dlatego oni szukają w dużej ilości, jak piszą, lepiej, gorzej, ale szukają słowa. Bo dobra poezja sprawdza jakby to, co mamy do powiedzenia. Otóż w przemówieniach, wykładach to można nagadać i zamącić tam tak, że to przechodzą takie całe frazy. No ja jako polonista wiem, że istnieją takie metajęzyki, gdzie coś jest immanentne, a takie inne. A w poezji to się nie da. Nagle wszystko robi się jakimś konkretem i dlatego sprawdzają. Zresztą nawiasem mówiąc, duża ilość ludzi pisze po cichu wiersze w Polsce, to są tysiące, bo również sprawdzają swoje życie. I myślę, że to mnie najbardziej uwiodło. Powiem jeszcze jedną rzecz, Marcin. Czy już chcesz? Nie, bo a propos, widzę, że ksiądz Marek Sokołowski ad vocem chciał tutaj. Ja się trochę
trochę się boję wchodzić w słowa przedmówcy, bo tak pięknie to robi. Jeden z poetów nieżyjących już kiedyś użył takiego określenia: od zwykłych rzeczy naucz się spokoju. I kiedy z księdzem Krzysztofem zaczęliśmy wymieniać troszkę swoje nasze wiersze, określmy to tak, to pytaliśmy siebie nawzajem, czy... Mogę? Poprosiłem o pozwolenie. Czy my się za bardzo nie odkrywamy? To, co powiedział pan Ernest, że od księdza się wymaga, ma być jakiś taki... No jaki ma być? Jest z ludzi wzięty i do ludzi posłany. Jest człowiekiem, który jest zawsze gotowy z każdym porozmawiać, zatrzymać się, być. Daje odczuć, że jest z nim. Kiedy jest tak szanowne gremium, jak widzę, nie widzę, bo mnie ta lampa oświeca, ale wiem, że jest piękne, szanowne gremium w tej sali. I właśnie poeta, ksiądz Krzysztof, potrafi z każdym człowiekiem w sposób bardzo zwyczajny być. A to jest tak ważne, żeby wyjść. Nie trzeba być proboszczem z parafią ogromną i z kościołem, w którym się walą wieże i musi je remontować. Oni mają bardzo dużo problemów, ci księża, którzy remontują. Ale to, co robi mój rektor, czyli ksiądz profesor Pawlina, to jest bardzo ciężka praca, której nie widać tak na zewnątrz, bo to jest praca przy biurku, często z ludźmi, ale jest zawsze obecny i to jest piękne, i to jest piękne. I tu właśnie w takiej zwyczajności powstają rzeczy, od których my, albo może powstaje to, co my możemy nazwać spokojem, pokojem. A czego nam najbardziej dzisiaj potrzeba? Wiecie, ja bym dodał taką jeszcze rzecz. Bardzo często w tej sytuacji ja widzę, ci moi przyjaciele, poeci, którzy są księżmi, ja znałem wielkich. Na przykład znałem księdza Twardowskiego, który był naprawdę wybitnym, głęboko myślącym teologiem. W ogóle miałem szczęście do takich osobnych z nim bardzo ciekawych rozmów. Ale nie należałem do jego grupy ministrantów, takich, co go wielbili. Trudno było nam czasami. On miał jedną rzecz. On cały czas zasłaniał się jakąś pewnego rodzaju koncepcją jego kościoła. On udawał, żeby móc być poetą i zasłonić się przed tym, co grozi księdzu, kiedy zabiera się do pisania wierszy w ogóle dla czegoś takiego. On kombinował i jego wizja to jest takiego, że jest prawie księdzem, ale takiego kościoła, który jest brudny, tam zapada się, jakaś kura chodzi po ołtarzu, a święta Eulalia z rozpadającego się drewnianego jakiejś rzeźby coś do niego mówi. I udawał, że to w ogóle on jest taki prosty, a był niebywale głęboki. No ale to był jeden, który znalazł ten sposób. Ksiądz Pasierb miał swój inny. Natomiast mnie zainteresowało u Krzysztofa, że on znowu znajduje to tak, że pokazuje siebie wprost w tej sytuacji. Mówi, nie jestem księdzem tam parafialnym, czy jak w tym wierszu. Ja nie jestem od tego, ale jednocześnie muszę i chcę w tym uczestniczyć, kiedy dochodzi do odprawienia tej mszy, wypominek i tak dalej. I szukam, wiem, że tam jest coś ważnego i teraz albo znajdę, albo nie znajdę. My jak tacy zwyczajni, co chodzimy do kościoła, nawet jak nie znajdziemy, no to coś tam nam nie szło w tej mszy, coś tam nas nie ruszyło, jakiś dreszcz po krzyżu nie przebiegł, no i dobra. No smutno, ale dla księdza, który ma tą sytuację, że stoi w zupełnie innej pozycji, jest to jakby dramat. Miał się spotkać i się nie spotkał. Ale co ciekawe, przeczytam wam wiersz jego.
Krzysztofa. Sylwestrowa noc. Idę do kaplicy. Muzyka ciszy. Szept, milczenie, poruszenie duszy. Tak trwam dłuższą chwilę. Później w pokoju chce mi się śpiewać bez muzyki, bez ludzi, wewnętrzny bal. Czy tak będzie cały rok? Nie wiem. Tej nocy jest duchowy bal. Dziwny wiersz, bo wiecie, my jesteśmy z tych, którzy z wysiłkiem czasami przeklinając muszą świętować nowy rok. Gdzieś na jakichś balach. Teraz to nie wiem, bo nie, ale dawniej jeszcze jak były te bale, które odbywały się w Pałacu Kultury, na które różni dziennikarze i celebryci mogli się dostać, żeby zatańczyć walca wobec towarzysza Gomułki, który tańczył ze swoją Zosią, no to ja byłem wtedy młody chłopak w telewizji, to był szał, a jednocześnie była to jakaś katastrofa. A on nie, to znaczy na dzisiaj nie. Ja wam powiem, znałem, kiedyś mnie zaskoczył jeden ksiądz poeta, który był u mnie w domu, tam Sylwester, nie pił i mógł nagle o godzinie 11 z minutami, mówi, to ja wychodzę. Ja mówię, co ty? A on mówi, ja muszę być, klęczeć przed Najświętszym Sakramentem. Ja mówię, co ty, nie możesz później? On mówi, nie. Ja obiecałem to kiedyś Bogu, ja muszę tam być. I nagle ja zrozumiałem, że mam do czynienia z kimś innym. Bardzo mnie to ujęło, że jakby te sprawy są tutaj u Krzysztofa. Zresztą w ogóle mnie ujęło i jestem za tą zwyczajnością. On odkrywa się i próbuje być jak umie. Nie zawsze mu to wychodzi bycie księdzem, ale dobrze to pisuje w poezji, wiecie. Cały Ernest Bryl. Ernest Bryl wspomniał tutaj postać księdza Jana Twardowskiego. Jak wszyscy, którzy znamy jego biografię, wiedzą, że on pisał zanim został księdzem, czyli ta poezja była najpierw. I chciałem księdza Krzysztofa zapytać, jakie były te początki, kiedy ksiądz zaczął pisać? Czy najpierw było kapłaństwo, a później poezja, czy odwrotnie? Kiedy mówiąc tak bardzo prosto, księdzu otworzyło się serce na poezję? Myślę, tak na serio, to kapłaństwo było pierwsze. Owszem, trochę w seminarium próbowałem coś pisać, ale to takie rzeczy, których się nie powinno publikować. I chyba tak coś napisałem przed święceniami kapłańskimi. Później byłem wikarym w Radości 3 lata. I kiedyś ksiądz proboszcz zaprosił jakiegoś księdza, który podobnież był poetą, na ogłoszenie rekolekcji. I ja w drugi dzień tych rekolekcji odważyłem się mu dać kilka kartek ze swoimi wierszami, pytając się, czy mógłby mi ksiądz to przejrzeć i czy to się w ogóle nadaje. No i on przed odjazdem tak wziął ten plik moich kartek, oddał i mówi tak, proszę księdza, to nie jest ważne. To, co ksiądz robi w ogóle z ludźmi, to jest poezja. I tak mnie zostawił. I nie bardzo wiedziałem, co to za poezja. No i dalej robiłem to, co robiłem. Natomiast jest taka historia, która mnie bardzo się podoba, choć wtedy bardzo mnie bolała. A mianowicie na 5. rocznicę święceń kapłańskich poprosiłem jednego z redaktorów jednej gazety katolickiej, by mi wyprodukowano pierwsze ze 3 moje wiersze. No i złożyłem to do druku i w końcu się ta rocznica skończyła, czerwiec przeszedł. I spotykam kiedyś na ulicy tego redaktora i mówi tak, no nie będziemy drukować tych wierszy. A ja pytam się dlaczego? No bo nie. No i trudno, no to widocznie się nie nadają. I po jakimś czasie wyszła ta historia, dlaczego nie, bo mój przyjaciel, który mnie dużo starszy, ale był odpowiedzialny za tą redakcję, mówi tak. Pawlina nie powinien pisać wierszy. On jest teologiem.
robi doktorat. Przecież go nikt poważnie traktował nie będzie. I dlatego sytuacja moja dzisiaj jest taką, jak Państwo widzicie. No mocno se zaszkodziłem. Natomiast... Szkodzisz dalej. Natomiast... Jak Państwo inaczej... tego nie słyszą, Ernest tutaj mówi, że... Że i mocno se zaszkodził i szkodzi dalej. I to jest dowód na to, że poezja jest jakąś sekretną, głupią chorobą. Bo ja też wiem, że sobie szkodzę. I ksiądz też pewno, ale jednocześnie no, nadaje się na poetę. Nie... Znaczy, chciałbym tylko dodać, że Państwo nie mieli wrażenia, że nas Sobieskiego wypuścili dzisiaj na dzisiejszy wieczór, bo to tak wygląda, ale tak to nie jest. Natomiast dodam tylko jedno zdanie, że już przy którymś tam tomiku ten mój przyjaciel mówi tak, wymknąłeś mi się spod kontroli. Na szczęście. Księże, a jak ksiądz poradził sobie z tym dylematem, o którym mówił ksiądz Marek Sokołowski właśnie? Czy ksiądz się powinien otwierać, czy nie? I jak daleko się powinien otwierać? Owszem, przy którymś tomiku ojciec Marek mi powiedział kiedyś tak o osobności, mówi, że stawiasz się właściwie do rozstrzeliania sam. Ja pisząc wiersze tak nie myślałem. I owszem, to zdanie ojca Marka było dla mnie takim ostrzeżeniem, że właściwie jak ktoś chce mnie ugodzić, zrobić przykrość, to właściwie jak przeczyta ze dwa tomiki wierszy, to doskonale wie, co się we mnie dzieje. Ale jezuici są mądrzy, ale go dalej też nie posłuchałem, robię swoje. To może przeczyta ksiądz jeszcze jeden wiersz. Znalazłem łzę, to bardzo wzruszający wiersz. Państwo pewnie wiecie, że od jakiegoś czasu mieszkam w Wilanowie i jak mam trochę czasu, to wychodzę na spacer do ogrodów i właściwie ten wiersz powstał na spacerze, który jest takim, no, takim delikatnym dotknięciem pewnych tajemnic, ludzkich tajemnic. Znalazłem łzę. Zgubiona leżała na trawie. Była świeża, szczęśliwa. W pośpiechu wypadła z oczu zakochanych. Gonieni szczęściem, nie zauważyli, zapomnieli ją zabrać. Zmierzchało, deszcz nie padał i niechcący wszedłem w kałużę. Nie, to nie była kałuża. Zbolałe, obfite, wypłakane łzy. One nie były zgubione. Ktoś je zostawił. Chodzę delikatnie po parku i zbieram szczęścia i nieszczęścia. Zbieram łzy na ofiarę mszy świętej. Ksiądz Marek Sokołowski też ma swój ulubiony wiersz. No właśnie dzisiaj jeszcze wracałem do wierszy księdza Krzysztofa i ten wiersz czytałem, bo on jest jako pierwszy, występuje w tym tomiku. I tak sobie pomyślałem, że właściwie, jeżeli to jest herezja, to proszę mi wybaczyć. Właściwie to, co jest najważniejsze w tych wierszach, bo nie tylko w tym, to jest to, co jest na białe. To nie jest to czarne, wydrukowane. Dlatego, że ksiądz Krzysztof, oczywiście jako wielki profesor, mądry człowiek, wielki duszpasterz, cudowny człowiek zresztą, jest bardzo wymagający. I nie pozwala nam, żebyśmy tak sobie tutaj siedzieli, rozważali o ptaszkach, przylaszczkach, o takich tam różnych. Zadaje nam dosyć ciężką pracę do wykonania. I ja myślę, że jest to coś, co charakteryzuje księdza Krzysztofa jako księdza, który pisze wiersze. Ja będę tak to mówił, Krzysiu. Nie jako poeta, poetą jesteś wielkim, ale księdza, który pisze wiersze. I to jest bardzo piękne, bo to jest wyjście do ludzi. Po co miałyby być wiersze? Pewnie, że są wiersze pisane do szuflady. Tysiące wierszy, które pisaliśmy, większość z Państwa pisała w czasach szkolnych wiersze do swojej koleżanki albo do swojego kolegi, które nigdy nie były wydrukowane, bo to by dopiero było wtedy. Więc nie drukowaliśmy ich, ale każdy coś tam pisał.
Natomiast tutaj to jest tyle miejsca na własne przemyślenia, na własne dopowiedzenia, czyli jest wielka robota przed człowiekiem, który pochyla się nad kimś, kto idzie i zbiera po drodze właśnie te takie pojedyncze łzy, jakieś zmartwienia ludzkie, telefony bardzo trudne czasami, maile, które są męczące do rozpaczy, doktoraty, które trzeba odrzucić, bo się nie nadają i których już się nie czyta, bo ich jest za wiele. Takie różne rzeczy, które zbieramy po drodze. I to jest pięknie wypowiedziane w takich prostych słowach, które musimy sami jakoś sobie dorobić dalszą ich część. I to jest, myślę, że to jest wielkie bogactwo tych wierszy, które pisze ksiądz Krzysztof, że zadaje nam pracę do wykonania. Że nie jest to tylko takie rzucenie dania na talerzu. Ernest Bryl napisał także, że najpoważniej i najuczciwiej szuka ksiądz więzi z Bogiem w tych wierszach. W tych poszukiwaniach sporo jest tęsknoty i pragnienia. I chciałbym księdza zapytać, jak to jest z tą relacją z Bogiem? Czy tęsknota jest wyznacznikiem tej relacji? Owszem, ja często tęsknię za ludźmi i za Bogiem. I żeby trochę to wyjaśnić, to miałem taką scenę kiedyś, takie wydarzenie. Będąc na wakacjach w Londynie, siedziałem w kościele i tak mówię do Pana Boga. No, tyle lat jestem księdzem, trzymam Cię codziennie w ręku, opowiadam o Tobie ludziom i tak tęsknię, żebyś mi się dał trochę poznać. I ta tęsknota jest, myślę, że jakąś formą miłości. Ale też jest więzią. I myślę, że jak człowiek tęskni, to znaczy, że ma duszę żywą. I ja ją próbuję codziennie budzić, żeby ona tęskniła za ludźmi, za Bogiem. I stąd myślę, że tęsknoty się nie boję. To posłuchajmy wiersza "Tęsknota odwiedza mnie czasem". Ten wiersz napisałem na wakacjach w Chioggi, to jest niedaleko Wenecji. To jest z ostatnich wakacji. Tęsknota odwiedza mnie czasem. Chodzi za mną, odpędzana wraca. Nie jest to choroba. Nie jest to też zdrowie. Nie wiem, czym jest. Nie wiem, za czym tęsknię. Za tym, co na zewnątrz, czy za tym, co w środku. Wiem, że jest żywa. Może to miłość. Tu Krzysztof dotknął pewnej ważnej rzeczy. Ja wam zresztą powiem. To jest pierwsze spotkanie, gdzie się mówi o poezji metafizycznej, o poezji, która mówi o relacji z Bogiem, o czym Polacy nie bardzo lubią mówić. Polacy, jak poezja metafizyczna, to Anglicy, no może święty Jan od Krzyża, Teresa Zawilla, ale czy my w ogóle możemy? Otóż jest bardzo dużo poezji polskiej, głęboko właśnie szukającej Boga. Jest dalej. I może w ogóle tutaj kiedyś spotkamy się i z księdzem Przymikiem, niebywale ciekawym, i paroma innymi. Ale o co chodzi? On idzie chyba w dobry sposób. On tęskni, on chce poznać i używa do tego poezji. Święty Efrem, wybitny ojciec kościoła syryjskiego, bardzo nie lubił
ojców kościoła rzymskich, takich teologizujących. Mówił, że w ogóle o relacji z Bogiem nie da się inaczej opowiedzieć niż w poezji i powoływał się na samego Jezusa, który mówił metaforami, porównaniami, robił jakąś poetycką opowieść, żeby ludzie mogli się w niej znaleźć i przybliżać do Boga. I myślę, że dobrze, że odrywa się ona od tej teologii, a nawet w ogóle uważam, że może kiedyś się w ogóle oderwie i zostanie tylko poetą. Ale to pod koniec życia, zaraz potem musi umrzeć. Ale jestem po prostu, mnie to ciekawi, że umie jakby nie być ani za taki, za mądry, gdzie w ogóle już nic nie można zrozumieć, a nie jest kościółkowy, a to jest okropnie trudne. Pamiętam, jak Jan Paweł II napisał do artystów list i myśmy odpisywali jemu. Jak trudno było odpisać, bo on czegoś od nas żądał. Czego żądał od siebie, bo on miał kłopot ze sobą jako poeta. Był bardzo dobry, a jednocześnie trudny, ale szarpał się jako poeta. Oj, szarpał się, powiedział mi kiedyś. Ja mówię, Ojcze Święty, kiedy ojciec czyta polską poezję na takim spotkaniu, on mówi, synu, nocą czytam polską poezję. Dla niego to było ciągle ważne. Ciągle było ważne, jak i modlitwa. Ale to zostawmy. Na razie to jest bardzo dobrze, że znalazł swoją drogę, jest wyraźny, no i że tak powiem, sprawdza świat po swojemu. Sprawdza się w wierszu, no to dobrze. Niezwykły jest szczególnie stosunek księdza do przyrody, do natury. Kiedyś słuchałem takiej audycji w radiu i jedna z osób zwróciła uwagę na to, że w naszej szerokości geograficznej pójście do lasu było tym samym, co dla ludzi żyjących w strefie okołozwrotnikowej wyjście na pustynię. I teraz zacytuję księdza wiersz. Zrozumieć człowieka, to go usłyszeć w jego milczeniu. Dlatego idę do lasu. Uczę się słuchać. To nie jest spowiedź sakramentalna, tylko ćwiczenie wrażliwości na wewnętrznego człowieka. Ciężka posługa księdza. Czym dla księdza jest las i jaką rolę w duchowości odgrywa cisza? O to też będę pytał księdza Marka Sokołowskiego. Mam to szczęście, że mieszkając w Wielanowie, jest niedaleko ten Las Kabacki. I kiedy mam trochę czasu, to idę do tego lasu. I się nauczyłem chodzić tak około lasu, to jest taka ścieżka. Ale kiedyś wszedłem do środka i to mnie zdziwiło. Ja tam zobaczyłem wewnętrzne życie lasu. Takie zmurszałe liście, połamane gałęzie, takie półcienie, wiatr przeleciał. Tak sobie pomyślałem, to jest zewnętrzne życie lasu. I odniosłem to też do człowieka, nie? Że my siebie tak obchodzimy na zewnątrz i rzadko wchodzimy do środka. A tam są połamane nadzieje, zgaszone dobre intencje, coś przeleciało znowu z radości. Ten las mnie nauczył wchodzić do środka samego siebie. Ale to jest jeszcze tak, że jak chodzę i słyszę, że dzięcioł gdzieś wali, no to idę go szukam. I się tak rozglądam, jak nie ma ludzi, to się tak przytulam do tego drzewa, żeby mnie nie zawiezie na Sobieskiego szybko. I słucham tego walenia. I mogę Państwu powiedzieć, że też jest rozmowa starych drzew w lesie. Jak się tak wyciszy człowiek, to słyszy, jak one stękają. Tak jak dziadek stęka. Rozmawiają stękaniem. Jeszcze jedna dopowiedź, to świeża jest z wczoraj. I zauważyłem, że teraz wiosną niektóre drzewa się szybciej rozwijają, niektóre wolniej, a niektóre są w ogóle jeszcze suche.
I co to oznacza? No to dla mnie oznacza to, że każdy ma swój czas rozwoju. I to mi pomogło, czy zainspirowało do takiej cierpliwości wobec ludzi, którzy niektórzy się wcześniej rozwijają, niektórzy później, a niektórzy w ogóle jakby się nie rozwinęli. Teraz by chciał się powiedzieć na stracenie go, do spalenia, wyrzucić go z uczelni. Okazuje się, że każdy ma swój czas. I dzisiaj z rana poszedłem sprawdzić, co z tymi suchymi. Puszczają pąki. Ksiądz Marek Sokołowski napisał wiele tomów poświęconych ciszy, między innymi Cienistą drogę ciszy, to taki obszerny tom poetycki, Miesiące ciszy. Księże, jaką rolę ta cisza odgrywa w duchowości, w poezji? No, że jest cicha po prostu. Jest ciszą, a to jest piękne. My mówimy, że ten Pan Bóg, o którym piszą, albo z którym poeci rozmawiają, jest trochę różny u różnych, bo każdy przeżywa jakoś ten świat i to życie inaczej. Ale zauważamy też, że teksty pisane przez księży często mają takie zakorzenienie też autobiograficzne trochę. To ta wrażliwość na ciszę i na piękno przyrody, która jest widoczna w wierszach księdza Krzysztofa, to jest wrażliwość człowieka, który nie jest z Sobieskiego, jest z Wilanowa. No chyba, że byłby z Rakowieckiej, wtedy można byłoby pomyśleć, że coś nie gra. Ale, ponieważ ja mieszkam na Rakowieckiej. Natomiast jeżeli jest z Wilanowa, czyli ma blisko piękno, ja do Lasu Kabackiego, jak tylko mogę, to jeżdżę na rowerze, bo ja nie mam lasu tak blisko. Ale podzielam to zdanie, które ksiądz Krzysztof tutaj powiedział, że kiedy wejdziemy w głąb, to wtedy widzimy i słyszymy to, co jest często niedostrzegalne przez grupki ludzi wędrujące z patykami, czyli z tymi kijkami, uprawiający ten słynny już w Polsce Nordic Walking albo robiący grilla, bo to najlepszy sport Polaków w tej chwili. Więc jeżeli wejdziemy tak w głąb, no to pewnie o to chodzi, żeby ta cisza była. Ja kiedyś zebrałem wiersze, które w tomiku brzmiały jako Miesiące ciszy. To były miesiące, które spędziłem przy łóżku mojej umierającej mamy i pisałem prawie w każdym miesiącu po kilka wierszy, bo mi się same pisały po prostu. I to była cisza. Ja z nikim nie rozmawiałem o tym. Nie musiałem dzielić się jakimiś tam spostrzeżeniami ze szpitala, czy jacy byli lekarze, czy że pielęgniarka była miła, czy może mniej miła. Po prostu to była cisza i z tego to wyrastało. I niestety ten ostatni duży tom, który Pan wspomniał, który wydały mi siostry Roletanki, nasze kochane tutaj, to cieniste drogi ciszy. A więc ja niestety ale zauważyłem, że drogi w lesie są też w cieniu. I to jest niesamowicie ważny wymiar tych dróg. To nie są takie drogi, które są tak rozświetlone jak ta lampa jedna czy druga, która nam tutaj po oczach bije i my nie widzimy świata, ale te drogi są w cieniu, zacienione. Wtedy jest lepiej widać i więcej słychać. Wielkość nie musi być głośna. Małość jest głośna. Wiecie, z ciszą to jest tak, że ona coraz bardziej jest mi potrzebna, nam potrzebna. Ja już mam swoje lata i na przykład dawniej było o wiele więcej ciszy, bo jak wprowadzili wtedy kołchoźniki, takie te radia, to cały czas one nadawały, ale to tylko było na jednej nucie. A teraz dookoła nadają na różnych nutach i my jesteśmy zarzucani słowami. Ja chodzę też po lesie, a właściwie po takich parku, bardzo dużym pod parkiem Arkadia, polecam. I czasami nocą patrzę, idą ludzie, nie tylko nocą, wieczorem. I cały czas gadają przez telefony.
w kółko. O, mówią, popatrz, widzę kaczkę. Ach, mówi, tu jest gąb. Wiesz to, ja czuję, jak ja przeżywam tą ciszę. I zasuwają dalej. A niektórzy mają jeszcze te smartfony. I po prostu patrzą cały czas. Bardzo trzeba uważać, żeby na nich nie wpaść, bo oni patrzą w smartfony, tam widzą ten park i śledzą, ślepią za Pokemonami. Takie są Pokemony, które tam pokazuje im takie stwory, które można ustrzelić. Ja mówię do mojej córki, która też dużo chodzi z psem i tak dalej, i mówię, słuchaj, chodzą i patrzą tak. Ona mówi to i bardzo dobrze, bo w ogóle młodym dzieci wychodzą łowić Pokemony, bo tak by w ogóle nie wyszły. No ale ja mówię, one nie widzą drzew. Ona mówi, nic, widzą przez ten smartfon. I coś takiego się dzieje. My jesteśmy zarzucani potworną ilością słów. Potworną. I co więcej, wszyscy prawie jest, umiejętność gadania urosła do nas, u nas do niebywałej siły i ilości. Dawniej to stękali coś tam, dawniej bardzo rzadko różnego rodzaju politycy się pojawiali, a jak się pojawiali, no to nawet jak głupio gadali, to bardzo było to myśleć. A teraz jest tego pełno i my już nie bardzo wiemy, tylko koledzy do nas mówią, pełno jest różnego rodzaju komputerów, wszystko można się dowiedzieć. I właśnie w tym duchu teraz przeczytasz wiersz. Tak napisał Krzysztof. SMS-y, maile, komunikatory. Chce się coś przekazać. Chce się coś wyrazić, wypowiedzieć. Myśl, miłość, ból. Język elektronicznie elektronicznej komunikacji jest zimny. Pojemność ograniczona. Przelatuje informacje, nie dotyka, nie czuje, nawet jeśli się uśmiecha, to sztucznie. Spotkać człowieka, tak posiedzieć przy nim, popatrzeć na niego i się porozumieć. A co z Bogiem? Czy niebo odbiera emotikony? Bardzo to ciekawy wiersz. Ja wam powiem, że czasami, jak mi jest bardzo już ciężko, bo tak już wrzeszczą dookoła, że nie można nawet wiedzieć, o co chodzi, no to myślę o takich czasach mojego dzieciństwa, gdzie ludzie siadali na gankach, tak? I ktoś coś czytał, ktoś opowiadał coś, ktoś grał na harmonii pedałówce, bo to było na północnym Mazowszu i była tak, ale w ogóle to wszystko było w ciszy, mimo wszystko. To było takie bycie, organizowanie się. I tęsknię za tym, tęsknię. Och, jak ja tęsknię za tym, jak zapadnie w Polsce cisza. Jak powiedział Mickiewicz, gęby za lud, tak? Gadający. Dokładnie tak, Erneście. Dobrze, że wspomniałeś swoje dzieciństwo, bo ja o ten dom rodzinny teraz chciałbym zapytać księdza Krzysztofa, bo mama, rodzice często pojawiają się w księdza poezji. Jak ksiądz wspomina rodziców? Za czym tęskni? Co księdzu dali rodzice? Ja urodziłem się na wsi i moi rodzice zmarli dość wcześnie, bo ja się urodziłem dość późno, tak krótko mówiąc. Chyba się miałem nie urodzić, ale się urodziłem, więc no, co było zrobić. I mama zmarła, kiedy byłem jeszcze diakonem, jeszcze nie miałem święceń kapłańskich. I to jest chyba takie znamie, że
jak mówię o mamie, to zawsze płaczę. Dlaczego? Dlatego, że mi tej mamy brakuje. Przez te lata miałem taką przebraną mamę, ale też już nikt nie żyje. Moje dzieciństwo to jest piękne dzieciństwo, bo jak się jest najmłodszym w domu, to się zawsze z kochanym. Wiele rzeczy wolno. Mój ojciec lubił konie, jeździł na jarmarki, więc mnie zabierał. Wtedy lubiłem jako dziecko. Z ojcem chodzili, się pytał, czy mi się klacz podoba, czy nie. Tam miałem 10 lat, mi się wszystko podobało, więc kupował taką, jaką chciał. I to było moje dzieciństwo na wsi. Ja wcześniej wyemigrowałem, zaraz po szkole podstawowej już zostawiłem dom. I myślę, że to usamodzielnienie się w szkole, to w Warszawie, później seminarium, to jest jednak trochę takie wyjęcie z ciepła rodzinnego. I stąd ja wracam często taką tęsknotą, nieraz taką nawet bólem z braku miłości, której mi jakby w pewnym momencie brakło. Stąd tak myślę, że mówię o rodzicach z taką tęsknotą. Napisał ksiądz: niebieskie oczy mojej mamy, głodny jej spojrzenia. Zapatrzyłem się w oczy jasnogórskiej matki. To fragment jednego z wierszy, ale może posłuchajmy wiersza wszystkich świętych, tak? My możemy. Dobrze. To jest wiersz, który jest napisany we wszystkich świętych, przy grobie rodziców, bo jest tak, że jak są takie chwile ważne, to są takie dwa dla mnie punkty odniesienia, do których się jakoś tam zwracam, a właściwie jadę. To jest Częstochowa i to jest grób rodzinnych, moich rodziców, dom rodzinny. Ten wiersz mniej więcej tak brzmi. Wszystkich świętych długo stałem przy grobie rodziców. Zostali. Wróciłem do domu. Myślę o wieczności. Nadzieja na spotkanie. Chcę jeszcze żyć. Kłócą się wieczność z teraźniejszością. Palę znicz i tęsknię. Ale nie tak mocno. Chcę jeszcze żyć. Styk z wiecznością w tęsknocie. Odwiedziny modlitwą, ale to wszystko takie kruche. Łamie hostię i boję się, żeby mnie życie nie złamało. Pilnujcie mnie, abym do was kiedyś trafił i strzeżcie mojej tęsknoty. Proszę was, nie zapominajcie, że macie syna księdza. Spora część wierszy powstała w czasie księdza podróży do Stanów Zjednoczonych. Myślę, że tu będzie też o czym porozmawiać z Ernestem Brylem, bo spędził w Stanach Zjednoczonych chyba cały rok i przejechał Stany Zjednoczone wzdłuż i wszerz. Proszę powiedzieć, księże, jak wyglądała ta wyprawa? I dlaczego była tak owocna w wierszy? Znaczy, do Stanów Zjednoczonych zostałem zaproszony, a właściwie doproszony. Trzech księży z Chicago, jeden z ojciec duchowny z seminarium Abramowicza, zaprosili mnie na wyprawę, tak właściwie przez całą Amerykę. Zrobiliśmy 13 tysięcy kilometrów samochodem. I ja byłem ciekawy Ameryki. W ogóle jestem ciekawy nowych przestrzeni, odkrywania nowych przestrzeni. Ale ten wyjazd dał mi dwie rzeczy, dwa doświadczenia. Ten ojciec duchowny jest tak rozmodlonym człowiekiem, że nas właściwie ja chyba w domu takiego życia duchowego nie prowadzę jak w Ameryce w czasie tej wyprawy. A mianowicie on tak zorganizował nam modlitwy, że z rana w hotelu msza święta, w czasie kazania czy jakieś czytanie duchowe i później w samochodzie wszystkie modlitwy za rok, które jak ktoś nie odprawił, to tam odprawił na tym wyprawie. I teraz tak, jest tak poczułem się, że w pewnym momencie jestem na dwóch wyjazdach. Jest to turystyka, oglądam zewnętrzne przestrzenie i oglądam wnętrze.
Ja się bardzo dobrze czułem ze względu na to, że nastąpiła jakaś pełna harmonia. Harmonia dwóch światów. Piękna zewnętrznego i piękna wewnętrznego. I tam oczywiście Grand Canyon i wiele innych przestrzeni mnie dotknęło, ale też kiedyśmy wjechali do Doliny Śmierci, kiedy jest 60 stopni ciepła i kiedy się widzi, że za hamulce siadają i właściwie wszystko siada, no to przystaje taki lęk, czy kto nas tutaj spotka. I wtedy jest też taka nadzieja, że może się te hamulce jakoś uruchomią. Więc nie ukrywam, że ten wyjazd bardzo mi dużo dał. Ale ja mam i wiele ciekawszych innych jeszcze przestrzeni, takie jak Kyodzie choćby. O właśnie, o Kyodzie zapomniałem zapytać, ale ksiądz Marek Sokołowski tutaj kiwał głową, kiedy ojciec tak zareagował na tą Dolinę Śmierci. Jest taka, ja miałem to szczęście czy nieszczęście, że w Stanach spędziłem może w sumie z 15 lat. Jeździłem od 75 roku systematycznie, co roku spędziłem, robiłem tam trzecią probację, studia jedne, drugie, także zima na lasce. Ale dla księdza Krzysztofa mam taką radę. Następnym razem będąc w Death Valley, czyli w Dolinie Śmierci, jeżeli samochód wysiądzie, to wtedy ten samochód trzeba podpalić. Natychmiast przylecą z pomocą, bo zobaczą dym. Inaczej nie ma szans. Inaczej człowiek się usmaży, i ponieważ temperatury są ogromne. Tak mnie uczyli. No. Natomiast ja bym chciał zauważyć, że u księdza Krzysztofa to jest ten zachwyt nad przyrodą, czy to jest Yosemite, czy to jest Grand Canyon, czy to jest nawet to nasze piękne polskie miasto Chicago. Różnie ludzie patrzą na Amerykę. Ja Amerykę zobaczyłem po raz pierwszy w 1975 roku. I byłem tak jak Cargill z Pawlakiem, który wylądował, nie wiedział gdzie, co i jak. Ale potem systematycznie zacząłem odwiedzać moich współbraci jezuitów i wszystkie stany, wszystkie prowincje miałem szczęście obejrzeć i zobaczyć. I sami ta Ameryka powiedziała. Powiedziała mi to, że zostałem w Polsce. Jak jest w Ameryce, to i ja powiem. Pierwszy raz byłem w Ameryce w 1970 roku. Zresztą po długich perturbacjach, bo nie dawali mi paszportu, Amerykanie powtarzali zaproszenie, no co było ważne, bo inaczej to w ogóle nie miał za co pojechać. No wreszcie pojechałem. To był właściwie drugi mój wyjazd za granicę. Pierwszy to była taka chwila w Belgii. I pierwszy raz pojechałem i miałem w ogóle no jakieś pieniądze, stypendium amerykańskie. No cały czas myślałem, że wrócę do Polski, dobrze, dopiero pożyję za to stypendium, no ale jakoś zdecydowałem się być. No i jadę. Między innymi kupiłem samochód i jechałem stary, który za chwilę mógł się popsuć. I tak jechałem przez Death Valley, czyli pustynię śmierci. Ale mnie co tam było, co będzie, to będzie. I powiem wam, co mnie utkwiło innego. Otóż Ameryka na mnie, wtedy jeszcze takiego głupawego, który traktował w ogóle religię jako pewnego rodzaju etnograficzną już zaszłość, z całym szacunkiem, ale jakoś do tradycji, w wierszach ja byłem mądrzejszy niż w myśleniu, no ale to potem zobaczyłem. Ale Ameryka zrobiła straszne wrażenie. Jak wylądowałem i zamieszkałem w tej Ameryce parterowej, domków, a spodziewałem się, że będą w kółko same drapacze, a tu nic. No i... Ale ciągle, jeżeli był większy budynek, to pisano by hasła: Jezus czeka na ciebie, Jezus cię kocha. Denerwowało mnie to okropnie. Myślałem, co, jakie w ogóle chamstwo, jaki brak szacunku, jaka nieumiejętność. I nagle zaczęło do mnie docierać, że to jest amerykańska relacja poszukiwania, bliskości, wołania. Jak przyszli do mnie, ledwo wylądowałem w tej Iowa City
I od razu przyszli pytać, z którego jestem kościoła, i od razu zaprosili tam, i od razu byłem wciągnięty do społeczności, w której wcale być nie chciałem, ale jakby widziałem, że oni działają, robią co mogą, że nie tylko się modlą tak w ogóle jałowo, tylko że to jest bogate, dziwne dla mnie życie, to się we mnie coś urodziło. A na koniec, to powiem wam na tej detwolej, co przeżyłem. Zanim wyjechałem na detwolej, po co? Oczywiście po to, żeby dojechać do Las Vegas, wiecie. Nic nie wygrałem, no ale jechałem. No i była ostatnia stacja na pustyni, no i pisze tam, że tu nabierz wody jeszcze w karnister, nabierz ostatniej benzyny, bo nie ma już stacji benzynowej i że w ogóle nie ma żadnego kontaktu. No ja myślę sobie, nabrałem tego wszystkiego, no ale myślę sobie, nie wiem co będzie, obojętnie, ale był taki automat. Na tej pustyni przy jakiejś takiej szopce. I zadzwoniłem do prowadzącego mnie takiego, który był w Waszyngtonie. No i dzwonię, mówię przez operatora, mówię proszę połączyć mnie. Operator mnie łączy, ja mówię do tego prowadzącego mnie. Ja jadę na detwolej i pewno jak dojadę tam i tam, to prześlicie mi następne moje stypendium. On mówi dobrze, tak jest zaniepokojony, odkładam tą słuchawkę i odchodzę, a ten telefon dzwoni. Więc pusto dookoła, więc ja wracam, no chyba do mnie podnoszę. A tam operator mówi, właśnie chciałem panu powiedzieć, że nie, że zostało z tego tam dolara, czy ileś, ile pan wrzucił, ileś centów. No ja mówię, no trudno. On mówi, nie. Proszę odebrać, odwiesi pan słuchawkę i wypadną. I te pieniądze ku mojemu zdumieniu wypadły w środku tej zupełnej pustyni z automatu wypadły te parę, że tak powiem, dla mnie ważnych centów. Właśnie coiny wypadły. No i wtedy było pierwsze moje przeżycie mistyczne. No to Erneście, dobrze, jak mówisz o tym przeżyciu mistycznym, to może teraz wiersz z Teksasu. No. Preria, nie ogarniam. Szukam styku nieba z ziemią. Idę wyobraźnią, nie mogę się zbliżyć, podchodzę. Horyzont się oddala. Zobaczyć spotkanie nieba z ziemią. Idę, ale się nie zbliżam. Przemieszczam się, ale wciąż jestem daleko. Nie wiem, kiedy dojdę. Może wtedy, gdy niebo się przybliży. A zwróćcie, kochani, uwagę na ten wiersz, bo teraz mówimy o jakby normalnym opisie krajobrazu, ale idealnie się nie zbliżam, przemieszczam się, ale wciąż jestem daleko. To dopiero jak się było i szło na piechotę po prerii albo po pustyni, to nagle widać to. U nas gdzieś tam wszędzie jest jakaś chałupka, jakieś światełko. No pustynia błędowska też da się przejść jakoś bez specjalnego trudu. Natomiast w Ameryce są takie sytuacje, że człowiek jest w zupełnej pustce i przemieszcza się, nie dąży, nie idzie, bo się idzie skądś dokąd. Albo spaceruje, ale zawsze się gdzieś wie, gdzie wróci. A tu się idzie. I ta wielka metafora potem, niby nie, no bo takie normalne. Nie wiem, kiedy dojdę. Może wtedy, gdy niebo się przybliży. No niby nic. No bo wiadomo, że jak się dojdzie, no to będzie zamknięty horyzont. Ale tu się właśnie robi to, co jest dobre w jego poezji, że robi się jakaś podskórna metafora, która nie jest nam narzucona, ale też jest powiedziane tak, że potem nas drapie.
I zaczynamy rozumieć, że może chodzi o coś innego. Może chodzi jeszcze o coś więcej, ale już dalej nie będę może, go chwalił, może, bo rzuci. Erneście, może chodzi o piękno. Ostatnia część tomiku księdza Zegarowi Wykradam minuty zatytułowana jest Przyjaźnie się z pięknem. Dostojewski twierdził, że piękno zbawi świat. Ksiądz Pawlina napisał: najbliżej mi do piękna, kiedy trzymałem hostię. Czym dla księdza jest piękno? Ja myślę, że piękno jest jakąś wartością, która sprawia przyjemność, porusza gdzieś wewnętrznie człowieka, takie najgłębsze struny, ale też budzi taki ciepły uśmiech. Mówię to dlatego, że to piękno we mnie takie budzi wrażenia i taki ciepły uśmiech zarówno w hostia, jak i piękne rozkwitające tulipany. I ja sobie wyobrażam, że bez piękna jest bardzo trudno żyć. Dlatego ja nieraz próbuję wychodzić z domu po to, żeby, nie chcę tak powiedzieć, zamiast napić się piwa, napić się piękna. I mam taką sytuację z zeszłego roku, kiedy chciałem zobaczyć wiosną kwitnące jabłonie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedyś jechałem do domu swojego rodzinnego i widziałem w Łowickim, bo z tych terenów pochodzę, piękne sady. I po trzech dniach przyszedł mróz i ściął wszystko. I ja pojechałem jeszcze raz zobaczyć te sady i widziałem cmentarzysko kwiatów. Wszystko było czarne. I w zeszłym roku tak się wybierałem, żeby pojechać gdzieś jeszcze te sady pooglądać. I któregoś popołudnia mówię do kierowcy, mówię: panie Jerzy, pojedziemy do sadu. A mówię, z reguły to podawałem mu adres. A mówię: jak do sadu? No mówię: tam, gdzie są sady, żebyś tam zrobił gdzieś kwiaty. Ja mówię: no ale to przecież jakiś adres. No mówię, jedź w Wareckie, w Grójeckie, no jedź. Pojechaliśmy w Grójeckie, w Wareckie, patrzę, te sady tak kiepsko już te kwiaty opadły. Mówię: to jedziemy w Grójeckie. No to jedziemy w Grójeckie. No i tam chyba napisałem jakiś wiersz. Trochę się spóźniłem, tak? Tak. I on jest chyba jakimś wyrażeniem tego, dlaczego mi piękno jest potrzebne. Trochę się spóźniłem. Jabłonie przekwitły, czereśnie zgubiły czar. Kwiaty już nie szalone, nie śmieją się, nawet nie płaczą, gubiąc płatki. Ostatnie spojrzenie piękna. Chcę uchwycić jego tajemnicę. Przyklękam po środku sadu i adoruję kwiaty. Piękno przyszło wiosną, odwiedziło nas na kilka dni. Przypomniało, że istnieje. Szukam piękna. Wracam z sadów do kaplicy. Przyglądam się hostii. Dla oczu jak wczoraj, dla duszy każdego dnia inna. Idę do Bożego ogrodu na spotkanie z pięknem. Tu jeszcze, bo już nam się czas kończy, ale ten Boży ogród dla mnie ciekawy. Bo wiecie, my wszyscy jesteśmy wygnani z ogrodu. No nie? Między innymi dlatego, że nie chciał nam się rozmnażać, jak nam zaproponował Bóg, tylko poszliśmy kraść kwaśne jabłka. Co powiedziała młodzież, jak mówiła, że religia ich przeszkadza im w miłości, w erotyce. Mówię: jak to? Posłuchajcie, co Bóg powiedział, a co wyście robili? Wyjdziecie ciągle zrywać te kwaśne jabłka. No ale mniejsza. Tylko że różne narody patrzą potem na to wygnanie inaczej. U Miltona w raju tracony Paradise Lost jest taka scena, kiedy na zakończenie Adam i Ewa wygnani już idą i odwracają się w stronę raju, ale już są poza nim wygnani i widzą, jak są zamknięte bramy
i groźne twarze aniołów z mieczami bronią wejścia do raju. Otóż ja myślę, że my Polacy mamy inne uczucie. My mamy uczucie, że tam odwracamy się, a tam stoi Bóg trochę zakłopotany, jak my wobec naszych dzieci, które nagle zbiesiły się i wyszły nie wiadomo gdzie z domu, stoimy i czekamy przy takiej uchylonej bramce. Mówię o to po to, że Krzysztof jest bardzo, bardzo mimo wszystko polski. Dla niego ciągle jest ta relacja dobra, relacja miłości, nawet, że tak powiem, jak coś tam się psuje, to tęsknota do miłości, tęsknota do ogrodu, który na nas czeka. I dobrze, że jest, bo czasami chciałoby się do niego wrócić. No piękna tu się nam puenta stworzyła, bo mówiąc wierszem księdza Krzysztofa, wyszedł, aby wrócić. Posłuchajmy tego wiersza księży. Wyszedłem z domu, opuściłem cztery ściany, świat bez granic, horyzont nieograniczony, szerokie łąki, zaorane pola, sarny skrycie zjadają kolację na łące, a wrony snują się znudzone. Jesień się przeciąga. Bliżej domu ulice niezliczonych samochodów, anonimowe twarze, potok słów, krople łez, szeleszczący smutek, łkanie przerywane wstydem i głośny śmiech, pusta radość. Wyszedłem, aby wrócić, nie uciec. Niosę świat do mojego świata. Opadły więzy, nieograniczona swoboda, myśli luźno się rozbiegły, lekkie niesione coraz dalej. Spojrzenie zaciąga szerzej. Łagodniej widzi to, co było ostre. Nawet modlitwa się nie spieszy. Właściwie spaceruje. Serce się rozbrykało. Uwolniony od siebie, nie uciekam. Wyszedłem, aby wrócić innym. W zasadzie, drodzy Państwo, moglibyśmy już zakończyć, ale ja jeszcze dla księdza Krzysztofa przygotowałem niespodziankę. Wiersze księdza Krzysztofa nie są wierszami sylabotonicznymi, nie jest łatwo do nich skomponować muzykę, ale spróbowałem. To taki wiersz, który mnie bardzo, bardzo ujął swoją prostotą i dobrem. Złakniony, piękna dobra, żyje na skraju codzienności. Ona mnie karmi. Modlitwa duszę ożywia, piękno wyostrza wrażliwość. Szlachetni ludzie przywracają wiarę, szlachetni ludzie przywracają wiarę. Archeolog piękna, odkrywam to, co zwykłość przykryła.
Patrzę na nią długo, głęboko, chcę wystarczyło na jakiś czas. Zabezpieczam ślady moich zachwytów, fotografuję świat. Wpisuję do mojej pamięci, wiem, że to nie wystarcza. Zabezpieczam ślady moich zachwytów, fotografuję świat. Złakniony, piękna, dobra, żyję na skraju codzienności. Ona mnie karmi, ona mnie karmi, ona mnie karmi. Archeolog piękna, odkrywam to, co zwykłość przykryła. Patrzę na nie długo, głęboko, chcę wystarczyło na jakiś czas. Zabezpieczam ślady moich zachwytów, fotografuję świat. Wpisuję do mojej pamięci, wiem, że to nie wystarcza. Zabezpieczam ślady moich zachwytów, fotografuję świat. Fotografuję świat. Fotografuję świat. Ksiądz Krzysztof Pawlina. Szanowni Państwo, drodzy księża, ja myślę, że ten świat jest pełen sprzeciwieństw. Normalnie dzisiaj ludzie się spotykają, rozmawiają o polityce, o życiu społecznym, a my się zajmujemy poezją. To zupełnie jest inny świat. I myślę, że nie tylko dla poezji wielu Państwu tu przyszło, dlatego też myślę, że jest jeszcze druga wartość oprócz poezji, to jest przyjaźń. I zanim cokolwiek powiem, to bardzoście mi dużą radość sprawili swoją obecnością tutaj i za to bardzo dziękuję. Powiem, dlaczego taka radość. Dlatego, że ja nie wierzyłem, że ktoś przyjdzie na takie spotkanie ze względu na to, że ta historia była taka, że ksiądz Tadeusz Sowa, proboszcz parafii Świętego Zbawiciela, kiedyś zrobił mi promocję Teraz maluj przyszłość takiej książki i tam namówił pół parafii, żeby mi zrobili przyjemność i oni wtedy zostali w kościele. To było w kościele. I teraz chciał tak samo zrobić, ale pan Marcin mówi tak, poezja nie nadaje się do tej przestrzeni, mówi, musimy zrobić gdzie? W bibliotece rolniczej. Dlaczego? Bo pan dyrektor, który tutaj jest z nami, jest jeden z moich przyjaciół, który mi pozwala tutaj organizować w Centrum Warszawy, Duchowość dla Warszawy i dlatego panu serdecznie dziękuję. Teraz jeśli powiem jakoś nie w kolejności podziękowania, to na pewno nikt się to niech nie obrazi. No, oczywiście chciałem podziękować siostrom Loretankom, które wydają wszystkie moje książki, lepsze czy gorsze. Natomiast do poezji nie były przekonane, ale ze względu na to, żeby mnie przykrości nie robić, kiedyś zaczęły wydawać. I dzisiaj jest taka radość, bo taka siostra, która składa te wiersze, ich nie czyta, bo nie lubi poezji, a dzisiaj przyjechała. Bardzo siostrom dziękuję. Zwłaszcza siostry Andrzeji i siostry Stefani, które oczywiście są wydawcami. Teraz jest tak. Jest grupa, jest grono rektorów uczelni warszawskich, do którego mnie przyjęto przed paru laty. I wasza obecność dzisiaj jest dla mnie dużym wyróżnieniem i zaszczytem. Dlaczego? Bo normalnie rektorzy mają swoje zajęcia. Ja coś na ten temat wiem. I to, że państwo dzisiaj zostawili swoje biura, swoje sprawy i ze względu na więzi, przyjaźń, serdeczności, które są, bardzo wam za to dziękuję, że łączy nas nie tylko poezja, ale również przyjaźń, która jest bazą wszystkiego. Dzięki.
Jest tak, oczywiście ja bardzo się czuję zaszczycony z przyjaźnią pana Ernesta Brilla. I to jest taka przyjaźń, która powstała parę lat temu. Poprosiłem go o przeczytanie pierwszych jego tomików wierszy i napisania wstępu. I później się tak już zaczęło. I kiedyś go pytałem o receptę na dobre wiersze. On mówi, w ogóle nie zajmuj się myśleniem, co masz pisać. Pisz to, co chcesz. I korzystam z tego pouczenia. I za to, że towarzyszy moim jakimś poczynaniom, ale też w różnych płaszczyznach życia, o których on wie i ja, spotykamy się na płaszczyźnie również duchowej. I dzisiejsza jego obecność, i że to zechciał być, i no właściwie to ja w cieniu pana Ernesta Brilla mogłem kilka wierszy przeczytać, bo miałem światło lepsze. Bardzo panu dziękuję. To, co powiedziałem na początku, zostałem namówiony do tego spotkania przez pana Marcina Stycznia. Pana Marcina kiedyś zaprosiłem z koncertem na ten cykl wykładów Duchowość dla Warszawy. Wtedyśmy się poznali w radio wcześniej i dzisiaj, kiedy właściwie przygotował jeszcze jeden z wierszy, który się da śpiewać, panie Marcinie, już więcej nie. Dziękuję za to. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Jest ojciec Marek Sokołowski, który jest moim przyjacielem. Poczytujemy czasem wiersze razem, ale też chciałem mu podziękować za jego taką dodawanie mi otuchy i zawsze z taką serdecznością, która jak wychodzi jakiś tomik poezji, to on się cieszy. Może nawet nie wiem, czy nie więcej niż ja. Bardzo za to dziękuję. Proszę Państwa, ja wiem, że tu jest wielu ludzi, których powinienem jakoś powiedzieć po imieniu, siostrom, ale nie chciałbym zepsuć tego wieczoru, żeby to się nie przeszło w litanie do wszystkich świętych albo wypominki, bo to jest zupełnie inna forma wyrazu. Dlatego też proszę przyjąć moje podziękowanie. Jest moja rodzina, która też przyjechała, mój Krześniak. Żoną. Mówię to ze wzruszeniem, bo oni dają mi też taką inspirację do różnych esejów, zwłaszcza Jakub Mały, który wam opowiem tą może scenę, która jest jakąś formą taką, która mnie zaskoczyła. A mianowicie napisałem taki esej Niewygodna obrączka. Jakiś miesiąc temu byłem w domu i tak siedzimy przy obiedzie i Jakub przyszedł, ma 6 lat, przyszedł, tak usiadł, wziął moją rękę i mówi tak, wujek, dlaczego ty nie masz obrączki? A ja mówię, no bo ja jestem księdzem i nie noszę obrączki. A on mówi do mnie, wujek, to dla kogo ty żyjesz? No więc ja próbowałem to jakoś ubrać w słowa, że dla Kościoła, dla Pana Jezusa. On tak posiedział, zszedł z kolan, podszedł do ojca i mówi, tata, dlaczego ty nie masz obrączki, masz mamę? No i mój Krześniak mówi, Jakub, ja mam obrączkę, tylko jest niewygodna. To co, mama ci jest niewygodna? No i mój Krześniak zawstydzony, teraz jest w ciemno, to niesienie w czerwieni, ale wtedy zawstydzony wstał, podszedł do szuflady, wyjął obrączkę, założył, a Jakub tak popatrzył i no, teraz już jest wszystko w porządku. To są takie słowa, takie inspiracje, które pokazują mniej więcej głębię życia. Ale powiem Państwu, mówię o tym dlatego, że wraca to pytanie, wujek, dla kogo ty żyjesz? I stąd kończąc ten wieczór, chciałbym wszystkim podziękować za obecność, zostawiając wam pytanie, dla kogo ty żyjesz? Dziękuję bardzo. Tu jeszcze Państwo pozwolą tylko słowo, bo pan dyrektor chciał jeszcze słowo powiedzieć. I teraz tak, przy wyjściu ja zapraszam na lampkę wina, na herbatę, na kawę, po to byśmy mogli się też spotkać nieformalnie, ale bardzo proszę o słowo pana dyrektora. Szanowni Państwo, Centralna Biblioteka Rolnicza kojarzy się wielu z nas z produkcją, z rolnictwem. Ale za każdym ziarnem wyprodukowanym stoi człowiek, a jak stoi człowiek, to ma duszę. I dzisiaj w tej
ateistycznej, pełnej poprawności Europie, polska wieś jawi nam się jako matecznik normalności. Pewnego dnia przychodzi do biblioteki ksiądz profesor Krzysztof Pawlina i proponuje mi współpracę. Bardzo uradowałem się z tej wizyty i ta współpraca trwa już drugi rok. Przy niewielkim udziale biblioteki, wielka zasługa księdza Krzysztofa i wspólnie dajemy tę strawę duchową dla Warszawy. Chciałbym, księże profesorze, żeby ta współpraca trwała wiele lat. Dziękuję za możliwość spotkania się i współpracy i życzę wielu wspaniałych utworów, wielu osiągnięć naukowych i satysfakcji ze wszystkiego. Dziękuję. Zapraszam teraz do foyer na spotkanie, które może też będzie jakąś wymianą myśli, ale też w ogóle spotkanie, pobycie ze sobą. Bardzo proszę, zapraszam. Złakniony, piękna dobra, żyje na skraju codzienności. Ona mnie karmi, ona mnie karmi, ona mnie karmi. Modlitwa duszę ożywia, piękno wyostrza wrażliwość. Szlachetni ludzie przywracają wiarę, szlachetni ludzie przywracają wiarę. Archeolog piękna, odkrywam to, co zwykłość przykryła. Patrzę na nią długo, głęboko, chcę wystarczyło na jakiś czas. Zabezpieczam ślady moich zachwytów, fotografuję świat. Archeolog piękna, odkrywam to, co zwykłość przykryła. Patrzę na nie długo, głęboko, chcę by starczyło na jakiś czas. Zabezpieczam ślady moich zachwytów, fotografuję świat. Wpisuję do mojej pamięci, wiem, że to nie wystarcza. Zabezpieczam ślady moich zachwytów, fotografuję świat. Fotografuję świat. Fotografuję świat.